Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj część druga naszej jazdy testowej hybrydą typu plug-in w trasie. Zapraszam na film. Możliwe oblodzenie, jedź ostrożnie, dolałem kilka litrów. Za chwilę Wam to pokażę z drugiej kamery. Przełączamy się w tryb hybrydowy. Może jeszcze na chwilę w automatyczny. Zobaczymy, co to, jak będzie ten przepływ energii wyglądał dokładnie. Zasięg na napędzie elektrycznym. Na chwilę obecną mamy 8 km. Na silniku spalinowym 398 km. Możemy sobie tutaj włączyć CarPlaya i Janosika na dużym wyświetlaczu. Cyk, tak to dokładnie wygląda. Jedziemy. Przełączmy na razie w tryb hybrydowy. Mamy zasięg 7 km. Zobaczymy, jakie będziemy mieli spalanie. A ja muszę jeszcze jeden telefon wykonać. Pozdrawiam serdecznie pana Michała. Włączamy się do ruchu. Dołączył się silnik spalinowy. I jedziemy. Pozerowane to, co można pozerować, tu skumulowane dane. Zasięg na napędzie elektrycznym 7. Informacje o jeździe, czyli od tego postoju, od tankowania, to jest to samo. Od zatankowania, czyli dolaliśmy dobre 12 litrów. CarPlay na dużym wyświetlaczu, Janosik. Zobaczcie, mamy dystans 15 km, 16, spalanie 8,2. Ale to, co Wam najbardziej chciałem pokazać, że w trybie hybrydowym nadal mamy w zasięgu na napędzie elektrycznym 7 km. I przepływ energii. Czyli teraz jedziemy na silniku spalinowym, odpuszczę gaz, on odzyskuje energię, ładuje akumulator, dodaję gazu, silnik, działają dwa silniki równolegle, natomiast to co mówiłem wcześniej, czyli w trybie hybrydowym przy takich prędkościach powiedzmy do 120 nie będzie nam ubywało tego zasięgu na napędzie elektrycznym, a jeżeli byśmy przełączyli sobie w tryb sport, wiadomo, zmieni nam się grafika, odpowiedź na gaz będzie zdecydowanie szybsza, ten samochód będzie dynamiczniejszy, natomiast przy takiej jeździe on w tym trybie sport będzie mógł sobie podładować napęd, podładować baterię tak, żeby ten zasięg na napędzie elektrycznym zwiększyć i w sumie możemy to w tej chwili zrobić. Tutaj przełączmy sobie na sporta. No i zaraz zobaczymy, jaki będziemy mieli zasięg. Spalanie będzie pewnie większe. Zobaczcie, silnik spalinowy napędza nam i koła, i cały czas ładuje akumulator. No i naprawdę jest dynamiczny. Czuć tutaj te 265 koni i 350 Nm momentu obrotowego. Skrzynia 6AT, czyli tradycyjny hydrokinetyk, sobie bardzo dobrze radzi z tym samochodem i z tym rodzajem napędu. Ona przy tym momencie obrotowym nie musi być aż tak szybka jak DCT czy jakaś tam dwusprzęgłówka. Wciskam pedał gazu, on od razu redukuje bieg i przyspieszy.
kilka kilometrów później w trybie sport. Zasięg na napędzie elektrycznym już mamy 10 km, poziom naładowania akumulatora 36%. Zobaczcie na przepływ energii. Pewnie jeżeli byśmy mieli tryb auto, to podejrzewam jechalibyśmy już na elektryku. A tak, jedziemy na silniku spalinowym, on cały czas pracuje, ładuje nam akumulator i zobaczcie, zasięg i poziom naładowania akumulatora się zwiększa. Już mamy 11 km. Jeszcze kawałek do Płońska sobie podładuję w tym trybie sport akumulator, to nam oczywiście zaburzy wyniki spalania. Natomiast chciałbym to zrobić właśnie po to, żeby za chwilę pokazać Wam, na czym polega tryb automatyczny. Gdzie zależnie od obciążenia on będzie przełączał sobie między silnikiem elektrycznym a silnikiem spalinowym. Wiadomo, w trybie sport reakcja na gaz jest zdecydowanie szybsza. Teraz i silnik elektryczny, i silnik spalinowy nam napędza koła. Puszczam gaz, silnik spalinowy, widzicie, nadal pracował, ładował akumulator. W tle słychać Janosika. Mamy robot drogowy, więc odpuśćmy trochę gazu, odzyskamy trochę energii. Widzicie, silnik spalinowy cały czas pracuje. Już mamy 12 km zasięgu na prądzie. 39% poziom naładowania akumulatora. Przejechaliśmy sobie 23 km w trybie automatycznym, spalanie nam trochę spadło, 9,4. Pozostały zasięg na napędzie elektrycznym 12, czyli spadł z chyba 19 na 12 km. Poziom naładowania 39, tak wygląda przepływ energii, czyli dwa silniki równolegle napędzają nam samochód. Wiadomo, hybryda plug-in będzie w trasie paliła więcej niż zwykła hybryda, bo chociażby dlatego, że samochód jest o 190 kg cięższy, tyle dokładnie ważą akumulatory. No ale coś za coś, prawdziwe oszczędności zaczynają się w mieście, a w hybrydzie plug-in w mieście, jeśli bateria jest naładowana i wtedy faktycznie spalanie rzędu 2 litrów czy 1,6, to dzisiaj już pokazałem, jest jak najbardziej osiągalne, a w lecie pewnie nawet 0,0, gdzie ten silnik spalinowy nie będzie musiał nam się odpalać, żeby ogrzać kabinę. Kolejne kilkanaście, może nawet 20 km, spalanie nadal 9,4, zasięg na napędzie elektrycznym 10 km. Przepływ energii. Inteligentne adaptacyjne reflektory Full LED, to już pokazywałem przy okazji jazdy hybrydą, ale one nadal na mnie robią niesamowite wrażenie. Tryb automatyczny, czyli światła inteligentne adaptacyjne, zobaczcie, prawa strona doświetlona, lewa strona ściemniona, bo jadą samochody z naprzeciwka. Wyłączyłem teraz światło automatyczne. Pobocze jest dobrze doświetlone, nadal te światła dobrze świecą, ale świecą krócej. Jeśli włączę światła automatyczne, widzieliście prawą stronę? A lewa nadal ściemniona. Jeśli się samochody po lewej stronie znikną,
O, już zaczynają rozświetlać. To widać po tych odblaskach, jak daleko nasze światła świecą. Już przygasają, bo widzi światło z naprzeciwka. Ale prawa strona nadal dobrze doświetlana. Wiadomo, zawsze i tak trzeba zachować czujność, bo w takim przypadku, jeżeli mamy te zielone słupki takie oddzielające pasy, żeby się nie oślepiać, to nasz samochód nie zobaczy tych świateł z naprzeciwka i może ich nie zgasić, więc zawsze trzeba zachować czujność. Też najlepsze wrażenie to te światła robią na jednopasmówce w nocy, gdzie samochód przed nami jest zaciemniony, a pobocze i lewa strona doświetlone mocno. Tu mamy spalanie. Ten komputer wyzerowałem w Warszawie. Mamy spalanie 8,6, czyli krótki odcinek jazdy na elektryku i później tryb automatyczny, hybrydowy, trochę w trybie sport. Ten sport nam trochę podniósł spalanie. No ale coś za coś, wiadomo. Podładowaliśmy akumulator. Na razie mamy 9%, 9 km zasięgu na napędzie elektrycznym i 35% poziom naładowania akumulatora. Od zerowania komputera w Warszawie mamy 152 km, spalanie 8,8. Od postoju 141 km, spalanie 9,4. Zasięg pozostały na silniku elektrycznym 1 km. Więc to jest ten moment, gdzie za chwilę on nam się przełączy w tryb hybrydowy. Z automatycznego w hybrydowy. Mała aktualizacja spalania, 200 km dystans, czas jazdy 2 godziny, spalanie 9,1. Ale to, co bym Wam chciał najbardziej pokazać, to przepływ energii. Poziom naładowania akumulatora cały czas oscyluje w okolicach 9-10%. Teraz oba silniki napędzają nam koła. Zapytacie pewnie, po co Wam to pokazuję? No po to, żeby wytrącić argumenty tym, którzy mówią, że hybryda czy hybryda plug-in w dłuższej jeździe rozładuje akumulator i będziemy mieli 180-konny silnik turbo. A to wcale nie jest tak do końca, bo zobaczcie, w tej chwili, kiedy ten poziom naładowania akumulatora spadł, silnik spalinowy napędza nam koła i ładuje akumulator, tak żeby podbić napięcie w akumulatorze czy poziom naładowania. Tak naprawdę cały czas mamy zapas mocy, że dwa silniki są w stanie nam... Zobaczcie, jak on przyspiesza. Czyli cały czas mamy zapas mocy i zapas prądu w akumulatorze, żeby przyspieszyć z obu silników równocześnie i wykorzystać moment obrotowy 350 Nm. Który mamy w tym układzie napędowym, czyli hybryda plug-in, moment 350 Nm i 265 koni. Muszę powiedzieć, że to naprawdę fajnie, sprawnie jeździ i przy tych niskich prędkościach, i przy tych wyższych prędkościach jakby nie ma problemu z brakiem mocy w tym aucie. Spalanie? Duże? Małe? Co myślicie? No pali na pewno więcej niż hybryda, no ale to po pierwsze koła 19 cali, czyli większe opory toczenia, a po drugie masa własna pojazdu, czyli samochód hybryda plug-in jest cięższa o 190 kg względem zwykłej hybrydy. No to też trzeba przeciągnąć. Natomiast zobaczcie, nawet jeżeli ten akumulator jest rozładowany, to on bardzo sprawnie jeździ w trybie hybrydowym. Fajnie zarządza tą energią, także ten poziom naładowania akumulatora cały czas jest zapas energii, tak żeby przyspieszyć z jednego i drugiego silnika.
naszą jazdę testową kończymy spalaniem 9,7, dystans 315 km, czyli tak naprawdę komputer był wyzerowany przed samym wyjazdem z Warszawy. Czas jazdy 2 godziny 58, więc uważam to za całkiem niezły wynik. Poziom naładowania akumulatora 7%, ale co najfajniejsze, to ten samochód ma cały czas moc dostępną 265 koni i cały czas ma ten moment obrotowy dostępny 350 Nm. Może za chwilę Wam to pokażę. Nawet w trybie eko ten samochód chce jechać. Jedzie, co? To było na tyle. Dziękuję za uwagę. Dziękuję, że obejrzeliście film do końca. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze. I do zobaczenia przy następnym filmie. I pamiętajcie, oszczędności w hybrydzie i w hybrydzie typu plug-in zaczynają się tak naprawdę w mieście. A to, co ten samochód potrafi spalić, pokazałem chociażby na początku filmu, gdzie przejazd przez Warszawę na elektryku wyszedł 1,6 litra. Podejrzewam, że to finalne spalanie też byłoby inne, gdybym wyjechał z naładowanym do pełna akumulatorem i od razu przełączyłbym go w tryb automatyczny, a nie tak jak na początku przez Warszawę jechaliśmy na elektryku. Dziękuję, dobranoc i do zobaczenia przy następnym filmie. No i oczywiście dajcie znać, co jeszcze chcielibyście zobaczyć. Albo jakiś samochód, albo co chcielibyście zobaczyć podczas tych jazd testowych. Dziękuję, dobranoc, trzymajcie się. Kia. Movement that inspires.